ScorpioPlay.pl zaprasza na film. Wszystkim z tej strony Scorpio, a to jest kolejny odcinek Arcani Gothic 4. Okej, okay, dzisiaj jakby to powiedzieć, uwalniamy Mermunda, który niestety sfałszował zeznania związane z tym, że Diego zabił Mermunda. Chociaż ja już tego nie rozumiem, bo trochę chyba pokręciłem. And by the way, ruszamy teraz tutaj. O proszę, to mogę sobie usunąć. I ruszamy tam na misję. Zaraz, może lepiej sobie oznaczę. O, pięknie. Teraz możemy wiedzieć, gdzie iść dokładnie. Właściwie podejrzewałem, że właśnie trzeba tutaj iść i tego, no, Mermunda znaleźć. Ale ja, kurde, latałem jak jakiś opętany, no i tak to się skończyło. Na to latałem po jednej jaskini, a po ta drugiej, albo po trzeciej, no i dupa, kurde, aż znalazłem tą właściwą jaskinię. No i dobra, nieważne. Widzę jakiegoś biegnącego wojownika. Kurde, czekaj, przyspieszę. Ty! O, buntownik! No to go zajadę, boże mi. Dobra, Rojce jeszcze wybiję. Kurde, marnie. Coś jeszcze? Zabijania? Dobra. Przeszukam tego buntownika. Właśnie widziałem, biegnie sobie jakiś wojownik, a to kurde, buntownik. Już, dup, zabity. No. Po jednym gadzie. Mogłoby być ich więcej. Winston, okej, okay, no to rozmawiamy teraz z nim. Znam hasło. Co takiego? W imieniu Renwicka rzućcie broń. Ty? Co? Nie takie ma być? Ja... Natychmiast wpuść mnie do kryjówki buntowników. Oto klucz. Tylko daruj mi życie. Zjeżdżaj stąd. Dobra, spaduwa. Raz, dwa. No. Oh yeah. No dobra. Zaraz odznaczę sobie to. Bo mi będzie przeszkadzać. I znowu będziemy się bawić w nawalankę w jaskinie. Super. To co kocham. W gotiku oczywiście. A, grzybki, okej, okay, pozbierane. Zaraz wywącham tu kolejnych buntowników. O ile się nie mylę. A więc właśnie, taka jest z nimi robota. Niczego nie można po cichu załatwić. Tylko trzeba niestety z nimi się pieprzyć. Pudło, lamo. Kurde, flery dostał. O nie. Nie ma tak. Dobra, zbieramy. Dawać wszystko co macie. Złoto, bronie, wszystko. O, proszę, kilka sztuk złota. Ale bieda. Zaraz, coś było. Kwaśne jabłko. Co oni... Po jakiego kija oni tu trzymają te kwaśne jabłka? Żeby się bardziej skwasiły? Żeby im się mordy skwasiły też? No, please. Dajcie mi spokój. A, dobra. A, idziemy dalej. O ile jeszcze tutaj jest co? O, trochę żelaza. Grzybki. Kurde, no... No idzie dalej. To już jest koniec? Nie. To nie jest koniec, to jest dopiero początek. Co ja gadam? Tak to by się nic nie działo. Interesującego. O! Chrząszcz, cip. Nie. Dobra. Nie ma mi tu uciekania. O, skrzynka. Aha. A, jestem pro złodziejem. Kar wasze ochrony. Zaraz zobaczymy sobie te kar... O kurde, ile ja mam tego dziadostwa. Ja będę miał co sprzedawać w tym sklepie. Zimna nienawiść. Aha, to jest dwuręczna. A jakaś jednoręczna? Gówno.
kurz, kurde, i tam tego. 20 zdrowie, to jest amulet dwugłowy. 15 zdrowie, 20 do pancerza. Będę miał w sumie więcej zdrowia, więc sobie wezmę ten amulet ochrony. A pierścień ucznia, karwasze ochrony, a to są karwasze z polnej bestii. Generacja zdrowia. O nie, 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 zostawię sobie. Dobra, to wszystko, co chciałbem. A tu mam znowu jakieś grzybki. Ja nie będę się w alchemię bawił, więc ja to wszystko sprzedlam, żeby mieć trochę więcej złota. O, kolejna skrzynia. O, to już bez problemu otworzyłem. O, fiolki pozbieramy. Dobra. Coś jeszcze? Kolejna skrzynia. Pięknie. Warto tam czasem patrzeć, czy coś tam nie jest ciekawego, bo jak od razu zbiorę wszystko. O, zardzewiała tarcza. Super. Pewnie jakaś zardzewiała stara tarcza, która nie ma żadnej wartości. Dobra, idziemy dalej. Czas mi biegnie. Czas mi biegnie. O, kolejna misja. Goslanki! Lol, jakim cudem się tu pojawił? Ach, pocisnął. Jeszcze jeden. Dobra, chodź tu. Fuck, skupowałem. Ciul. Dosyć, Herdan. A, to będzie ten przywódca. Dobra, to nie, zaciulam cię już tak. A Herdanem się już tak zajmę. Pobawimy się łuk na łuk. Czyli dystans na dystans. Dobry gościu jest. Ale dostał medal. A dobra. Dziękuję. Fuck. Strzelajże jak należy. Mam ruskiego cela. O fuck. Tak. Yeah. Dobra. Jabłka, 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 jabłka. Wpieprzaj te jabłka. Dobra, pięknie. Dobra, przeszukamy tych biedaków. Dostał gdzie? A, w klatę, dobra. No dobrze, to pół biedy mam. Bo gorzej jak w Heda. Sława miksturka lecznicza. A, to fajnie. Zaraz tamtego gościa zbiorę. Lol. Nic nie ma. Spoko. Nic nie ma. Dobra, gdzie ten? O, Herton. Pierścień Liuwen. Podarunek od Remwika, pamiątka po dawnych czasach. Super. To by nie chodziło o miłosierdzie Herdana. Zaraz, zobaczymy sobie te bronie w ogóle. Krótki miecz. Nie, nie przyda się. Stansowa. Miłosierdzie Herdana. To ma 13, no to to będzie lepsze. Tylko gdzie ja, raz to jest lekka kusza. Tak, to teraz sobie wczepimy w to. O, zatrzymam sobie. Bełtów ile mam w ogóle? Bełty. Tylko 36. No w ogóle nie korzystam z kuszy. Ale kiedyś się może przydać. Kiedyś. Okej, no dobra, to zaraz wrócę się tam jeszcze. Żeby sprawdzić coś, nie ma tu ciekawego. Ale podejrzewam, że trzeba iść dalej. Więc ruszam. W końcu. Grzybki. Okej. Tu. A tu nic nie ma, super skrzynie tylko. Super.
czyli jakieś przydatne rzeczy. Tam jest kolejna skrzynia. Diablo. Powinno być Diablo, ale dobra. Szalejący płomień. I trochę jabłek właśnie. Pięknie. Czyli dobry ekwipunek. Nie najgorszy, ale też nie najlepszy, czyli taki w sam raz, no. Tutaj jakieś wrota chyba nie działają. Trzeba iść dalej, zatem dalej chodzę z moim zajebistym toporkiem, którego zdobyłem od jednego chyba z jakichś, nie wiem, starożytnych, może trup, od trupa jakiegoś zdobyłem, nie pamiętam jak on się zwał. Guldar, no właśnie, siekiera Guldarda. To jest do tej pory niezłą bronią. Nie powiedziałem, że jest najlepszą w grze, ale jest niezłą. Tu już byłem. Czekaj, a to zabrałem? A, czyli tu już byłem. Kiedyś. Nie pamiętam, może parę odcinków temu, może jeden, może dwa. Dobra, sprawdzamy teraz na mapę. No, czyli idziemy teraz tam, na miasteczko. Czyli już nie trzeba nawet GPS-a zakładać, bo wiem gdzie to jest. Przyspieszę trochę. Kłód na sprint. No i porozmawiamy sobie z Winstonem. Jakaś kobieta. Hej! Jillby. Nie wiem skąd ona się wzięła. Nieważne. Kurde, co mi tutaj się ze zdziwienia miny pokazujesz? Jestem człowiekiem, a nie mutantem. Ale nieważne. Nieważne. Gorn. Do Gorna teraz. Yo, Gorn. Yo. O, nasz mały bohater. W czym no, mogę taki ci mały pomóc? To nie jestem. Muszę się widzieć z baronem. Bez dwóch zdań. Renwick na pewno z radością cię przyjmie. W końcu odnalazłeś Mermunda. Uwolnił już Diega? Przed momentem, już z nim rozmawiałem. Yeah. Jest z ciebie bardzo dumny. Oh yeah, bitches. Dobrze. Czyli zajebiście teraz idziemy do barona. Pozwólcie, że pójdę wolnym... Chcę iść wolnym krokiem, ale dobra. To jest baron, Lord Renwick. Dobra, Renwick się nazywa. Zapomniałem. Patrzcie no, wybawiciel Mermunda. Patrzcie wiem, po co przyszedłeś, ale nie mogę robić wyjątków. Trwa wojna. Zrobisz wyjątek i koniec. Musiałem zabić Hertana. Mój biedny, zagubiony brat. To straszne. A wszystko przez Liuwen. Dlaczego Hertan obrócił się przeciw tobie? Jesteś jego bratem. Już nie masz brata. Chciałem sprowadzić go na właściwą drogę. Hertan nie rozumiał, co leży w interesie Stuark. Był niezwykle uparty i nie potrafił podejmować trudnych decyzji. Co zrobiła Liuwen? Od zawsze była żmiją w moim rodzie. Zawistną i żądną władzy. Nastawiała Hertana przeciwko mnie. Co zamierzasz zrobić z Liuwen? Może i jest moją siostrą, o, ale kurde. To zło wcielone. Super, masz brata Devila i siostrę Diablicę. Odnajdzie spokój zarąbistą w królestwie Beliara. Masz rodzinę. Mam dokumenty, które ukradł Hertan. Pokaż. Wyświadczyłeś, Stuark, doprawdy wielką przysługę. Może jednak zrobię wyjątek. Oto list do Giltora, kasztelana zamku Srebrowód oraz Glejt. Dzięki! Dziękuję, baronie. Żegnaj. Zaczekaj! Nie mogę przecież wysłać do Giltora posłańca odzianego jak jakiś nędzarz! Kazałem dostarczyć dla ciebie kilka zbroi, któraś powinna się nadać. Tak, kurde, w końcu zajmiemy te łachmany. Tak, zajebiście. O, a teraz wybór. Dobra, stewardska zbroja płytowa. 25 zrobię? Nie, zastanowię się jeszcze, ale ładnie wygląda. Stewardski skórzany pancerz. A to jest lekki, średni. A to ja przecież wezmę sobie taki. O, teraz sobie trzeba to tylko założyć. Zbroja. Jakąś broń dostałem w nagrodę, czy gówno? O,
Kurde, no teraz to wyglądamy jakbyśmy szli na jakąś wojnę. Nie ma bataj, stewardska tarcza. O, a jakaś broń? Pierścień Juven założę sobie chyba. No, założę sobie. Nie ma bata. Nie ma bata, jest zajebiście. A lepiej być nie mogło. Miłosierdzie Hertana mam założone. A jakaś broń biała. Musiałem chyba coś dostać w nagrodę. Miecz ofiarny. Nie, to nie to. Katowski topór. Nie, to trzeba wszystko sprzedać. To jest, są śmieci. A nie, no teraz to pięknie wyglądamy. Teraz to idziemy spokojnie na wojnę. Nie ma. Normalnie zajebiście. Już mi się podoba. Już mi się podoba. Dobra, mogę skoczyć na dach? What the fuck? Normalnie uprawiam od dziś parkour. Ogrzyść. Spoko. Zaraz zjem sobie jabłek trochę. Na poczekaniu. Jestem już żółtą dziobem, należę do was. Do waszej straży, oddziału Stewark. Stewark. A zaraz, zaraz, zaraz chcę jeszcze pohandlować. Nie ma tak. Bez handlu nie ma szpanu. Spokojnie. Zaraz, zaraz się zajmę tym. O, Diego. Porozmawiam sobie z nim. Z przyjacielem. Gratuluję, przyjacielu. Nie myliłem się co do ciebie. Co planujesz? Doprowadzić interesy do końca. Odzyskać łódź. A potem... Potem się zobaczy. Co się stało z twoją łodzią? Gdy przypłynąłem, skonfiskowali ją. Dla swojej floty. Absurd. To Stewark ma flotę? Rozejrzyj się. Dzięki mojej łodzi flota Stewark zapewne dwukrotnie powiększyła swą liczebność. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Gdzie się ponownie zobaczymy? Co planujesz? Wielkie rzeczy, przyjacielu. Wielkie rzeczy. Wkrótce się przekonam. Ale on ma ten dziwny śmieszek i ten kinol. Krzywy. Ale dobra, uratowałem go, to jest coś z tego może jeszcze... O, chyba z Rotterem da się handlować. Da się. Witam i na zdrowie! Na zdrowie, na zdrowie. Miód smakuje? Jak brzmi to przysłowie? Komu źle się żyje, to niech miód pije. Komu źle się żyje, niech ten miód pije. Super. Hertan był zdrajcą. Nie żyje. Wkrótce znów zapanuje tu pokój. No nic. Dla Stewart to dobrze, prawda? Tak. Tak sądzę. No i? Masz jakieś wieści o Klargorze? Co? Przykra sprawa. Wyduj, że to z siebie na Innosa! Klargor pomagał Hertanowi. Był jednym ze zdrajców. Przykro mi, Rotterze. Czy on... Tak. Nie żyje. Nie mogłem temu zapobiec. Psia mać. Cholerny świat. Tak. Wydaje ci się, że znasz człowieka, a tu... Po tylu latach? Nie mogę w to uwierzyć, Klargor. Zaraz to wszystko rozniosę w drobny mak. Wydostać się stąd! Muszę się stąd wydostać! Dokąd pójdziesz? Wyruszam w podróż z Diegiem. Poprosił mnie, bym mu towarzyszył. Potrzebują mnie tam. A to bagno, sram na nie. Wszędzie sami łgarze i sprzedawczyki. To nie dla starego Rottera. Do rychłego. Do rychłego. Do rychłego. Źle ci się żyje? Gdzie nie pójdę, wszędzie to samo łajno. Miodu brakuje, drogi pozamykane, ludzie znikają. Za stary się na to robię. Mówię ci. Nie wybierałeś się przypadkiem do Krwawej Doliny? Się wybierałem. Swoich miałem poszukać. Oczywiście nie muszę mówić, że ten durny baron zamknął drogę. O. Co teraz? Chciałem poszukać w mieście swojego kompana Klargora i zastanowić się wspólnie, co dalej począć. Ale nigdzie nie mogę go znaleźć. Wszystko się sprzysięgło. Klargor? A kto to taki? Aha. Już mówiłem, mój kompan, stary przyjaciel. W wielu bitwach walczyliśmy ramię w ramię. Służył tu w straży miejskiej. Spokojna posadka na stare lata, no nie? Niech się nacieszy.
A teraz coś takiego. Co za tym? Znam paru innych strażników. Oni sądzą, że Klargol nawiał razem z buntownikami. Ja w to nie wierzę. Klargol nie babrałby się w czymś takim. No cóż, babrał się, no nie żyje. Jak znajdę Klargora, dam się znać. Poważnie? Będę ci wdzięczny jak diabli. Gdybyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie znaleźć, druhu. Nie ruszam się stąd. Lol. Super. Normalnie jestem zacofany w czasie. Dobra, chciałem jeszcze pohandlować w zasadzie, więc pohandlujemy. Witaj! Siemano. No. Chciałbym zobaczyć twoje towary. Okej, no to sprzedajemy te wszystkie łajna. Boże, ile na tym zarobię. O rany. Super, normalnie już się wzbogacam. Jeszcze broń dystansowa, tyle kurz pójdzie. Tego miłosierdzie Hertana to sobie zostawię. Tego nie... lekka... to pójdzie. Okej, czyli to zostaje. Okej. Broń biała, wyposażenie, o, wyposażenie pójdzie, to raz, to też pójdzie. Aha, dobra, wszystko co tutaj jest niepotrzebne, to ja to sprzedaję za złoto. Pięknie, ile już mam złota? Się już wzbogaciłem dość porządnie. Dobra, teraz trzeba tego gówna na sprzedawać. Bo to też mi się już raczej nie przyda. Pięknie. Dużo złota i dużo satysfakcji. Tu mam kilka chyba czarów. Dobra. No i co tutaj masz? Aha, czyli same pierdoły. To kupię sobie jeszcze te 99 sztuk jabłek, no i to tyle, żebym miał co jeść. Dobrze, no to ruszamy stąd. Jeszcze trochę sobie pogramy, dobra, tak robota. Do 10 minut. Jego będzie zadowolony. Przyspieszę sprintem. Światło sobie teraz zapalę. Gdzie ja to teraz mam iść? A, tam jest. Granica srebrowodu, no. Boże, jak to się wymawia ciężko. Srebrowód. Dobrze, idę w ogóle. Bez zastanawiania się nawet tam nie poszedł. Ale na pewno po drodze nie spotkam żadnych potworków, więc mogę być oto spokojny i się nie martwić. O, jest tam ta palisada. Tam w niej jest ten strażnik, który mnie przepuści za pozwoleniem Glejtu. A jak mnie przepuści, to będzie teraz pewnie jakaś cutscenka za chwilę. Tak tylko zakładam. O, jeżeli będzie, to ja się zamknę najwyżej wtedy, aby sobie obejrzeć na spokojnie tą cutscenkę, a teraz rozmawiam z jakimś strażnikiem, Kastorem. Stać! Droga do Krwawej Doliny jest zamknięta! Spokojnie, jestem jednym z was. Mam zezwolenie na wyprawę do Srebrowodu. Proszę. Pieczęć barona? W porządku, ale... Ale... Oczywiście, może pan przejść. No. Bez gadania. Dobra, teraz sobie jeszcze ulepszę skille. 5... Aha, teraz tu jest 6. No to teraz tutaj idziemy. Idziemy w to. Zapisujemy. Git. Spoko. Spoko. We'll be right back.
po wszystkim. Pora ruszać. A co ze zmarłymi, panie? Wrócimy tu. Z ludźmi i łopatami. Teraz jesteś już mój, Mora. Aha, spoko. Po pierwsze, cutscenka była taka za głośna i nie miałem na to wpływu. Po drugie, what the fuck. A po trzecie, spoko. To wiecie co? Ja już zakończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Może był nieco krótszy, ale wiecie, trochę już przesadzam z tymi półgodzinnymi odcinkami, więc dzisiaj będzie nieco krótszy, więc zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka z mojej serii Arcania Gothic 4. Z tej strony był Scorpio i do następnego razu. Ciao!